Puszczam zielone, zielone trzy. Stawiam na siebie, nie stawiam na kwit. Dzwonią mi ludzie, co chcieli tu być. Odbiera mi zielone, daje mi cyk. Zielone jak ekon, sos. Mój styl kameleon, flow. Nowy track, nowy przelot. To zielone trzy, zielone trzy. Alarm, moi drodzy, witam w wybitnym odcinku. Nie najlepszym, bo na Wojnowicach mamy jakąś fankę. Nie wiem, dlaczego nie ma Tojta. To oto jest pytanie, widzowie, jest fanka, nie ma Tojta. I Tojt by nam pomógł, ale jestem na szczęście. Jest ktoś taki jak Ptyś i mi pomoże, widzowie, tak, pomoże mi. Mam nadzieję, że nic się nie stanie, widzowie. Fanka jest u Nubka w domu dalej i dzieją się tam złe rzeczy, tak. No, fanka przejęła kontrolę nad Nubkiem po prostu i nie możemy na to pozwolić, przyjaciele. Ale teraz ogłoszenia parafialne, jakie są co dzień, bo jest ich w miarę dużo, tak. Możecie zamawiać sobie już bilety na koncert, które macie w opisie. Jak chcecie przyjść na mój koncert, spotkać się ze mną, macie bileciki do Warszawy, do Krakowa. Po drugie, są święta, jest Palion Style, świetne prezenty znajdziecie na moim sklepie i macie link w opisie. Po trzecie, zielone 3. Jezu, ile tych ogłoszeń, widzowie, zielone 3. O, wyrzuciłem sobie, co? Łopatę. Zielone 3, premiera, 16 grudnia, godzina 20:00. Mam nadzieję, że każdy z was będzie na tym wielkopełnej chwili, widzowie, bo to jest tradycja coroczna, tak? Zielone 3 to jest tradycja coroczna. A teraz idziemy szybko do Ptycha, do jego domku, aby pomógł mi oczywiście razem pokonać tą fankę, żeby odeszła z Wojnowic. Nie da się jej wydalić. Chciałbym dostać jakiś super prezent na święta. Błagam, czy mogę coś z Palion Style? O Jezu! Nie wierzę! Marzenia się spełniają! Ile prezentów z Palion Style! Dziękuję! A jeśli ty chcesz zdobyć taki piękny prezent, możesz zamówić coś na Palion Style. Jest pełno rzeczy, na pewno coś dla siebie znajdziecie w te święta. Ptychu, powiedz mi, o, ja nie mogę, ty masz siebie? No, właśnie tak. Co ty chcesz ode mnie znowu? Ale czy? Fajne! Fajne masz te to figureczki. To są takie figureczki, no, ale fajne, czekaj, fajne. Co ty chcesz ode mnie? Ty chuj, no jak co, no musimy tą fankę odgonić, przecież Nubek jest tam maltretowany, on jest sam jest Nubek! Nie, stary, no to jest jakaś dziwna kobieta. No jest dziwna, ale Ptychu, no chyba chcesz zostawić tego biednego Nubka na pastwę losu? No, racja, no Nubka nie możemy zostawić, bo on sobie nie poradzi, chłopak. Pytanie, powiedz mi, czy ty widziałeś gdzieś Tojta? Tojta? Tojta, no. Teraz chyba nie widziałem, nie ma go. Ej, właśnie, gdzie jest Tojta? Nie wiem, czy fanka Tojta... Fanka Nubka, fanka, czy ta fanka Nubka pokonała Tojta? Gdzie jest Tojt? Mi się zdaje, że Tojt się mógł jej wystarczyć, bo no możliwe, nie. No możliwe, no ale Tojt przecież by ją wyrzucił. Dobra, nie, my dobra. Zakładamy rękawiczki i lecimy, dobra? Dobra, oczywiście lecimy. Nie możemy jej robić krzywdy, ale musimy jakoś... Ja nie wiem, jak ją wygonić tak naprawdę. Musimy jakoś wystraszyć. Ej, wiesz to, nie, ja mam pomysł, wiesz, patrz. Skoro ona jest fanką Nubka, to no. Niech Nubek może, wiesz, okaże się jakimś takim gburem i ona wtedy będzie w stanie lubić. O, można tak, tylko ja nie wiem, czy my tam w ogóle wejdziemy. Na początku spróbujmy rozmową, dobra? Okej, okay, dobra, będzie zwykła, zaraz. Grzeczna rozmowa, zobaczymy, czy uda się cokolwiek zrobić, bo wczoraj, widzowie, jak oglądaliście film, musicie zobaczyć, było grubo wczoraj, tak? Od wczoraj jest właśnie fanka, więc wpadajmy do... On jest zmiotłą. To jest dziwne, Nubek jest zmuszony do szczątania. No, dzień dobry, co? Cześć. Spokojnie. Chcemy... Dobrze, na odległość, chcemy tylko porozmawiać. Czy jesteśmy w stanie normalnie jak ludzie pogadać, tak, czy nie? Jesteśmy zajęci Nubkiem. No, Nubek, czemu ty płaczesz? No nie, jesteśmy zajęci po prostu. Nie, jesteśmy zajęci i szczęśliwi, nie przychodźcie do nas. Właśnie. To jest coś nie tak. To jest bardzo nie tak. Dobra, wbijasz tam, Ptysio, wbijasz tam do nich. Dobra. Wbijasz tam do nich. Uwaga, proszę opuścić ten teren, to jest teren prywatny. Tak, to jest dom Nubka. Ej! Nie! Ptychu, spadamy stąd! Ja mam dość. Co ty robisz, Ptychu? Dawaj do domku swojego. Ptychu, no co się dzieje? Gdzie ty jesteś? Jestem na dachu swojego domku, tu. Ale ona mnie nienawidzi, ona jest jakaś opętana jakaś. Ty, może ale... Nubek coś nagadał i to mnie nie lubi. Ale ja nie wiem, co tu się dzieje. Tychu, ja nie wiem. Nie, załóż wiesz co? To. Nie, stary, nie, ja nie, powiem ci tak. Ja muszę odpuścić, ja się boję. Ale jak się boisz? No boję się, stary. Sam sobie nie dam rady, ja nawet nie wiem, gdzie jest Wojtek, co mam zrobić? To czekaj, wiesz co, ja ci mogę dać mój miecz. Miecz. Złoty miecz. No jest złoty. Dobra, no to jest zwykły miecz, nie? Ale, a może płótki weźmiesz na niewidzialność i budzisz tam na niewidzce?
No jest tak, znaczy ja mam niewidki, więc no mogę no nie wyjść. No zrób to! Kurde, ale sam mam tam iść? No bo ja, no, nie wiem, no... Widzisz, jak on nas traktuje? Ja mi się zdaje, że ja jeszcze nie jestem na tyle gotowy, żeby takie przygody przeżywać tutaj. No, no dobra, dobra ptychu, ale dobra. Dobra. Ale jak sam nie dam rady, idziesz tam ze mną. Dobra, dobra, zrobimy tak, okej? Świetnie, umowa, umowa. Dobra, dobra, to ile lecę do domu, tak genialnie, w domu. Genialnie, dogadaliśmy się. Pa, powodzenia. Pa, przyjaciele, zostałem sam, totalnie sam jak kropla wody. No ale dobrze, mam podki na niewidzialność, więc wydaje mi się, że jak będę niewidzialny, to będę chyba też bezpieczny równocześnie. Mam taką nadzieję oczywiście, bo nie wiem czy... co tu robi mój renifer? Węgielek, gdzie ty, co ty tu robisz? Muszę go na linkę dać, nie? Patrzcie, on z mojego domu tu przyszedł, co jest? Dobra, czekajcie, czy oni dalej są w domu? Czy oni dalej są? Ej, są dalej w domu, nie wierzę. Dalej płacze. Jak on się boi? Jej, to jest przesada, to jest przesada. Co się tu dzieje? Pamiętam to. To przepraszam, dobra. Rób co robisz i ja jestem Chuck, ty jesteś Wolfaką. I cię lubię też, no, no. Ale daj! My jesteśmy dogadani, że... Zamyka go! Zamyka go! Zamknęło go w własnym domu! Pokłon! 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 Co? Jaki pokłon? Dobrze, dobrze, dobrze! Co tu się... Muszę zostawić na chwilę, ale ogólnie... Jaki pokłon! Pokłon! Pokłon, pokłon! Dobra, nie wiem jak to znalazłeś, takie dziwne tenutkę, nie wiem jak to co tu się dzieje? Jak to znalazłeś? Przychowam, psychowanka się z niego śmieje, wprost. Jest, jest panie, robię co kazes. Wyjść, ja, dobra, musisz zostać w domku, muszę coś załatwić, okej? Okay? Nie ruszaj się stąd, tak. A zwłaszcza do tego. Dobra, lepiej wyjdę. I paliona. Dobra, jasne pani, trzymaj się i zegnam. Czemu ona nic nie powiedziała o wojanie, tylko ptysi ten? Dobra, idziemy za nią, idziemy za nią. Ja gdzie ona zmierza? Nie mogę z niego. Co to był za głos? Co to w ogóle za wan? Robi... Obsydian? Co ona robi z obsydianu? Czemu zamknęła nutka w domu? Zobaczcie. Będzie śmiesznie. Ej, co to jest za głos? To nie jest głos kobiecy! Co to jest za głos? Buduję coś z obsydianu. Ja się posikam, nie mogę z tego, ja się posikam, po prostu już nie mogę. Ej, dobra, ja nie wiem, ja mam jakieś schizy widzowie, ale jakbym gdzieś ten głos już słyszał i poczekajcie. Czy tu jest budowane więzienie dla Nuba? Czy on został zamknięty w swoim domu po to, żeby psychofanka go uwięziła po prostu w obsydianie? Bez okien, koniecznie bez okien, nie możesz mieć okien. Bez okien go chcę zamknąć. A wszędzie obsydian daje. Nie no, Nubek tam jest maltretowany, on tam płacze, on zamiata, on się kłania w swojej psychofance. Widzowie, co tu się odwala? Patrz, zaraz dokończę więzienie, ale jak Nubek dał się tak zmanipulować? Aż tak, w taki sposób, to jest przesada. On tam płacze, nie umie się postawić. Ja rozumiem, że on jest młody, widzowie, ale... Aż tak? Ta psychofanka musi być starsza od Nubka. Zamknęła? O nie, tu będą zaraz drzwi jakieś. O nie. Kraty! Dobrze. Nawet bez drzwi! To jest droga bez powrotu! Nubek nie wyjdzie stąd. O nie. Dobra, dobrze, że to wszystko widzę, widzowie. Co to było? Tu on jakby coś ukrywała. Cześć, witam cię! Ale mi pytałeś mnie, trzymaj pilota, że... Tak nie ma. Czemu on jej macha? Nubek, jo, co ty robisz? Jestem twoją... Kłania się. Zaprowadzę cię do miejsca, w którym już nie wyjdziesz z niego, bo nie możesz. Dobrze, proszę pani, zrobię co pani chce. Nubek, ty jesteś tak łatwowierny. O jasne, ona zawsze jeszcze dłużej. No, dokładnie tak. Nie, jak on się na to nabierze? Czemu on się tak słucha? Co tu się odwaliło? Nie. Jasne, proszę pani, wedle pani życzenia, wejdę tam do środka. No chyba żart. Nie, no Nubek, ty cieniasie! No to pani wiezie. Czemu on się tak słucha? Ej, dobra, ona musiała mu jakoś zagrozić. I to grubo zagrozić. Dostaniesz
Napoleonem i Pysiem i nigdy z nimi nie rozmawiaj. Ja bym nie wiedział, że on tu jest nawet. Nigdy. Masz coś, dobra, będziesz miał, masz git zajęcie. A mam, będę mógł mieć coś do zabawy. Ja myślę, że ty już masz coś do zabawy. A jak nie, to trzymaj jeszcze to kraty. Dirta i kraty, dirta i kraty, no, świetnie. Właśnie. Zachowaj porządek. Wybitnie, wybitnie. Zachowaj porządek. A ja idę i mówię, nie rozmawiaj z nimi. Oni są źli, oni ci nie mogą. Zmiotła tam jest, zmiotłem mu dała. Dobra, czekaj, ja pójdę za psychofanką zobaczyć, gdzie ona pójdzie teraz, żeby być pewnym po prostu, że zdążę Nubka jakkolwiek uratować. Czekajcie, gdzie ona biegnie? Co? No chyba też... Nie! Samolot Toyta bierze! Co tu się dzieje? No więc... Jeszcze w jej kolorze jest ten samolot! To był jej samolot? Patrz, odleciała. Dobra, chyba mamy czas. Chyba mamy czas teraz! To jest idealny moment! Ja nie mogę, psychofanka zamknęła widzowie Nubka w więzieniu! Dobra, ja piję mleko. Piję mleko. Nubek! Jestem! Czemu ty jesteś tu? Jak ty się dałeś namówić na to więzienie? Nie mogę. Co nie możesz? Jak nie możesz uciec? Pewnie, że możesz. Nie mogę, ona tutaj czeka, ja jej kłaniam się. Nubek, ale ona jest mega dziwna. Jak poszła od ciebie, to gadała takim głosem. Gadała jak jakaś Baba Jaga. Baba Jaga, to jest wiedźma. Nubek, to jest wiedźma, uciekaj. Lepiej stąd iść, bo będę musiał ją zawołać. No, ona odleciała samolotem, chodź szybko. Nie, pójdę. Wychodź! Nubek! Nie mogę. Nie, dobra, rozkopuję to. Trudno. To będzie twoja wina i będziesz ją gorzej. Rozkopuję to. Fanko, pomocy, bo ja fanko! Nie! Fanko! Przestań, dobra. Nie no, Nubo, naprawdę? Naprawdę mi to robisz? Chyba se żarty robisz. Widzisz, nie słyszycie. Nie! O, leci tu! Leci! Leci tu, dobra. Pota. Nubek, po co ty się odzywasz? Panie Fanko! Nie. W środku ciebie dałaś. Nie. Ja, jaki rozwalony, jak rozwaliła ten samolot! Jaki rozwalony! Panie Fanko! Nie no, błagam. Dobrze jest z tobą, mam nadzieję, że jesteś cały! Tak, jestem cały i chciał mnie uratować panią. No! Co? Ja co za typ? Przepraszam, chciał mnie zabrać. Patrz, bij go, patrz! Przepraszam, co tu się dzieje? Przepraszam, panie. Ja nie mogę, przecież mógł uciec ze mną i się schować. Co? Nie mogę, ja Nubka po tej całej akcji. Bierz mnie tutaj sprzątać, a ja to naprawiam. Tu musi być odbyta szkoła przetrwania dla Nubka, naprawdę, on nie ogarnia. To ma być, naprawdę, ja nie mogę. Ale... Znowu zamyka. Dobra, on odejdzie. Ciebie muszę to zabezpieczyć teraz podwójnie. Nie, no. Nubek! Co ty odwalasz? Teraz już się nie wydostanie. No chyba żarty, jakby... chyba żarty. I zainstaluję tutaj nawet kamerę, żeby było widoczne wszystko. Będę patrzeć, Falko, ktoś tutaj. Ta, no, ale będzie teraz przerąbane. Co? O nie, ona będzie myślała, że to on. O nie, niech Nubek, ty... Czemu on się nie chce uratować? Nie będziesz już miał tak wygodnie, jak miałeś. O nie, bez krat, Do widzenia! Zabetonowała go! Okropna jest ta psychofanka, zabetonowała go! To jest koniec! A teraz jeszcze w dodatku... Odchodzi? Potrzebuję tutaj ważnej informacji! Na szczęście tak się składa, że będę ją mieć! Kamera! No! Dobra, no idę do drugiej strony i to jest idealny moment. Nie chcę robić tą kamerę, tu jestem. Odlatuję. Nie no, zniszczy ten samolot. Co ona robi? Co tu się dzieje? To ona jest nienormalna. Dobra, odleciała. Dobra, kamery nas nie widzą. Nubek! Jestem tu. Masz się ogarnąć, idziesz ze mną i teraz już bez gadki. Powiedz mi panią, czemu na mnie zamyka? Teraz posłuchaj mnie, z drugiej strony jest kamera. Musimy iść cały czas prosto, idziemy cały czas prosto tam, rozumiesz? Gdzie ty jesteś? Tu mam kilo, już piję mleko, patrz.
Posłuchaj mnie. Ona drugiej... była moją fanką, a nagle nie jest. No bo to jest psychowanka, to jest gorzej. Ona po prostu chce mieć tylko dla siebie, ona zrobić krzywdę nawet. Aha, dobra, to ubiera zbroję, kiedy nie, Nubek, nie. Skup się. Chcemy. Z drugiej strony jest kamera. Jak cię zobaczy, przyleci tu i będziesz bardziej przerąbane. Nie wiem, co ona ci zrobi. Psychowanka cię może nawet... Nie. Ja muszę się cołgać. Błagam. Nubo! Ej, to jest mocne! Cicho. Dobrze, Nubo! Ale kamera nie wiem, czy nas złapie, czekaj. Dobrze. Dobrze. Ciu. Uciekaj, chowaj się, szybko. Dawaj, zamykaj drzwi. Chowaj się. Nie tu, Nubek. Widziałam to. Słyszysz to? Słyszysz ten głos? Nubek, do garażu, Nubek! Ty mnie tak denerwujesz! Spadaj stąd! Spokojnie, pas, do mnie. Policjanta, ja nie jestem Nubek. Nie, chodź tu. Nie, błagam. Widziałam to! Nie mogę. Nie radzę sobie z tym wizorem po prostu. Wyczuwam cię, Nubek! Dzień dobry, witamy na komisji wyjaśnienia policji. Dlaczego uciekł z więzienia? Co to za głos jest? Dzień dobry, jakiego więzienia? My tutaj mamy więzienie na górze. Ale to przecież... A to mamy nasze auta. Proszę nie wchodzić do aut. Ale ty jesteś Nubek? Nie, ja jestem policjant. Mister Noob. Nubek, ty wyglądasz jak Nubek. Jestem Mister Noob 998. A mój ten najlepszy... Dawaj dalej, ona wierzy, dawaj dalej. 1, 2, 3. Wcale nie jestem... stresuj się. A widziałeś gdzieś 1, 2, 3 tego Noobka? Powiedz, że nie. Albo nie, powiedz, że mega daleko stąd. Powiedz kierunek. Północ. Co? Powiedz kierunek, co? Ja mam powiedzieć kierunek, czy ty? Północ, powiedz... co to? Niech się panie spokoi, bo będziemy musieli panią dać do więzienia. Kogo, mnie? Jeszcze coś chciałeś powiedzieć? Nie. To powiedz mi, gdzie znajduje się ten mały 1, 2, 3. Jest, w swoim domku widziałem. Znajdę go. Dobra, Nubek, nie wiem jak ty to zrobiłeś. Gadałeś takie głupoty. Powiedz mi jedno. Sprawa wygląda następująco. Czemu głos tej psychofanki nie brzmi jak głos dziewczyny, tylko jakby nie wiem, co się tam działo? Właśnie o to chodzi, że brzmi. No jak brzmi? A słyszałeś ten głos jak wiedźma jakaś? Nie, może to wiedźma. Jak wiedźma. Nubek. Dobra, się boję, co ja mam robić? No spadamy, chodź do mnie, ukrywamy się, bo no tu zaraz przyjdzie ci na klepie. Elytra. No jak nie masz, zawsze miałeś! Sorry, nie mam. Ja nie wytrzymam. Uciekaj, coś mi tu śmierdzi, dawaj. Dawaj do mnie do domu, tam nie będziesz szukać, przynajmniej mam taką nadzieję. Dawaj do domu. Albo do domu Tojta! Tojta nie ma! Chodź, szybko, dom Tojta. Lecimy. No szybko. Dom Tojta. Zobaczymy. Czemu w ogóle Tojta nie ma, nie? To jest ciekawe. Jak to się wydarzyło? Chodź. No bo idzie. Ja jestem, ja nie wiem. Się boję, no bo cię zobaczy, będziesz miał przekichane. Dobra, póki nie ma psychofanki, jesteśmy bezpieczni, rozumiesz? Ej, coś tam. Tak. Coś się tam ruszyło. A nie, to Renifer, spokojnie, to Renifer. Ale się bałem trochę. Jest bezpiecznie. Dobra, jesteśmy tutaj, patrz, że długo już nie ma tej psychofanki, jesteśmy tu bezpieczni, no bo. Serio. Jest mega luz. Bo jak może tu musisz zamieszkać, ona ci już nigdy tu nie znajdzie, co? Weź tą miotłę, nie słuchaj jej. Przestań się kłaniać, Jezu, co ona ci zamieszała w głowie? Ja się kłaniam każdemu, że dzień dobry, proszę pana. No ty jesteś nienormalny. Dzień dobry, panie palion. Ty jesteś niepoważny. Dzień dobry, panie palion. Co ty tu robisz? Kłaniam się niziutko, dzień dobry. Dobra, ja mam zasadnicze pytanie, od dwóch dni nie było cię. Wyobraź nie sobie, było. Że... Nubek, opowiadaj, co tu się dzieje. Patrz, jaką ma traumę. Widzisz, jaką ma traumę? Zobacz, co tu się dzieje. On się kłania każdemu, Nubek, ukłoń się. Tak jest, panie. Widzisz? On się każdemu kłania. Nie no, co?
No. A jak to? Jak on to robi? Psychofanka! Wyobraź sobie, że Nubek ma fankę, przyszła do niego, nie wiem, wywaliła nas, Stysia przestraszyła, przejęła dom Nubka, uwięziła go, ja go uratowałem i teraz się kłania każdemu, zamurowuje drzwi i się boi. Dalej się kłania, widzisz? Mogę dalej i mogę przestać. To się nie kończy. Mogę przestać? Widzisz? Dobra, Mogę już przestać, proszę pana? Czy ty to widzisz, to? Znaczy się... Ma traumę. Tak, tak. Znaczy... Ej, gdzie jest tu, gdzie ci bańka? Nubek, chowaj się! Chowaj się! Tam, na zewnątrz. Nubek! Gdzieś na zewnątrz. Gdzie on poszedł, Nubek? Nubo. Nubo. No jak ty nie widzisz tej psychomanki? On cały czas biega po... Lata samolotem cały czas. No tak, nie widziałem, w sensie jej, no nie. Panie, widzicie? Gdzie ty jesteś? Tutaj w lodzie. Chcę się schować na maksa, patrz. W jakim lodzie? Tu w lodzie, patrz. Jak głowa mu wystawała. Jestem schowany na maksa, żeby nikt mnie nie zobaczył. Dobra, no bo no, wydaje mi się, że tu ci psychowanka nie znajdzie, ale... Ej! Ej, co jest? Tak jest, panie. Czekaj. Gdzie ona poszła? Czekaj. Gdzieś tam dalej. Ej, Nubo, ale jej tu nie ma nigdzie. Czekaj, stój. Ja słyszałem, było słyszałem. Nubo! Było słyszałem. Poczekaj, Nubo, chodź tutaj. Było słyszałem. Dzień dobry. Co jest? Słyszałem. Ty się tak patrzysz. Ale dzień dobry, co? Proszę pana. Takie leciutkie podejrzenie. Co? Dzień dobry, proszę pana. Kada. Widzisz, co mu jest? Dziura w psychice, rozumiesz? Nie, proszę pana, nie, proszę pana. No przyznam, nie, to poszło pana. Trochę za daleko niż myślałem. Co? Za daleko. W sensie... Ten kurczak myślałem, że nie wsiądzie do łódki razem z owcą, to poszło za daleko niż myślałem. Tak, proszę pana, tak jest, proszę pana, dzień dobry. Nubek, ogarnij się, strzelę ci w głowę! Nie idź do swojego domu, bo tam jest psychofanka! Nie, on tam idzie, on już jest uzależniony. Jestem tam! Nie. Dzień dobry, proszę pana. To jest pani, to jest psychofanka, dobra, ja idę nagadać. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? No tak jakby jej tutaj nie ma, Paulin. Ej, bo nie ma jej tu. A skąd ty to wiedziałeś? I dlaczego? Dzień dobry, proszę pana! No Nubek! Nubek, ogarnij się, rozumiesz? Dzień dobry, witamy, miłego dnia! Dobra, bo to idzie za daleko, przyznam, nie sądziłem, to miał być taki troll po prostu, jeden taki szybki troll. Wyczerpała mi się kamera, mów szybko! Jedna sprawa, nie, to byłem ja! Nie, poczekaj, nie! Nie! Pani psychofanka powiedziała, że mam stać przy McDonaldzie i machać i zapraszać! Nie działa mi, no bo kamera, czy ty to słyszałeś? To byłem ja! Słyszysz? To Nub! To był toj z twoją psycho... Nie wierzę, jaki zwrot akcji! Nie mogę! Mózg mnie... No widzisz, co mu się stało? On ma dziurę na psychice!